Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulator 2. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do Warszawy. Jak widzicie, cel Warszawa. Kopacze jakieś wieziemy, 8 ton. Z Poznania do Warszawy. Także odpalamy ciężaróweczkę. Dzisiaj kolejny transport. Ręczny spuszczamy. I po malutku, nie wiem jak stąd się wykręcę. Także nie ma co się śpieszyć. Delikatnie. Wyjedziemy na drogę, to wtedy można szarżować. O, widzę, że korek. Dobra, światła włączymy. O, dobra, może będzie okazja się wcisnąć. Ło, panie, ale kłorki. Puściłby mnie jaki. Woluju. Przejazd to nigdy nie wyjadę. Nawet nie ma szans. A, poczekamy sobie, o nie. Ja wyżej zrobię tutaj krótkie cięcie jak coś. O, Scania, wpuściłabyś mnie może. Nikt mnie nie chce wpuścić, no. No coś czuję, że ja szybko nie wyjadę. Dobra, zrobimy takie myka. O kurwa. Nie wyrobiłem się. Może nie uszkodziłem. O kurwa, uszkodzę na 5%. No trudno. Nie byłem przygotowany na skręt w tą stronę. Trzeba objechać to jakoś, bo tamto nie ma szans wyjechać. Wiem, że troszkę tam nierealnie wyjechałem. Teraz znowu na złym pasie stanąłem, ale... Dobra, już. To wszystko tak w pośpiechu. Dobra, zielone mamy. I lecimy sobie. Mogłem od razu tak przycofać tam i tak lepiej zabrać i jechać tędy, bo tam to nie było sensu nawet stać. No i kurwa, co ja zrobiłem? Źle pojechałem. A nie, chuj, dobrze. Dobra. Mogłem jeszcze prosto jechać dopiero tam. Dobra, jakby pojechał prosto, to nie musiał na tych światłach stać, no ale trudno. A widzicie, korka teraz nie ma, nie? Już nie był. Muszę sobie popatrzeć z tej kamerki, bo ten... Ten nie widział świateł. Ej, no nie wierzę. Przyharowałem? Nie. Ogólnie no troszkę tak mi kiepsko dzisiaj idzie, bo trochę tak śpiący jestem. Jest aktualnie 2 w nocy. I się biegi jeszcze mylą. Może jak wyjedziemy na taką autostradę, to pójdzie lepiej. Może ta prędkość nas przebudzi. Przejadę sobie na ten pas. 235 km mamy. Troszkę jest drogi. O! Myślałem, że mi wyjedzie. I tak nie jadę zresztą prosto, to mógłby wyjechać.
Ej, kurwa, no nie wierzę. No z drugiego pasa zabrałem, a i tak zahaczyłem. To jest kurwa, no nie wierzę w to. Rozpędem weźmiemy tą górkę. Nic nie jedzie, to można wyjechać. Ogólnie powiem wam, że Volvo nawet dosyć ta ciężarówka jest. Zawsze z Kaniami jeździłem. A tu nawet Volvo mi się dosyć spodobało. Tutaj ma dużo też tych liczników na tapicerce. Wszystko widać, co się dzieje. Damy sobie 12, że w niej, aj chuja, kurwa, bramki. Dobra, ruszaj. A se klikam po dwa biegi, tak jak ten automat. O, rozpędzaj się, albo do 40 ograniczenia. Teraz pewnie ruszę, no, a jak? A ten się zbiera przede mną, ja to kiepsko trochę. Ale ładunek mam dosyć spory, więc... Teraz to myślę, że polecimy dosyć szybko, chyba że za chwilę znowu będą bramki, co może być bardzo prawdopodobne. A tak to lecimy, 3 godziny pisze, oj, a przerwa za 6 godzin, to spokojnie. Spokojnie sobie dojedziemy. A będę mógł wziąć kredyt większy, bo dopiero mogłem wziąć 100 tysięcy i ciężarówkę kupiłem. Ja będę mógł wziąć 400, to sobie nagram osobny odcinek z modernizowania tam ciężarówki. Dobra, kurwa, no redukcję zrobiłem, żeby mijać, a ci z tyłu lecą. A minę go czy nie minę? Chyba minę. Tak pomału jedzie. Dobra, i se lecimy znowu. Trzeba co chwila mijać wszystkich, bo oni to tak z tymi ograniczeniami jadą. Kurde, już 9 minut prawie, a 170 km jeszcze. Nie wiem, czy się wyrobimy. Też piszcie, czy chcecie takie dłuższe odcinki, czy krótsze, ile tam, koło 20 minut, czy krótsze, czy dłuższe. Też czy chcecie cały transport widzieć, czy jak. To może iść trochę nudne tak cały czas jechać. No ale to jak wy tam chcecie. Jak chcecie krótsze, tak po 15 minut, to mogą być po 15. Ja wyżej będę zaczynał transporty, a dokończał poza odcinkiem. To od was zależy, jak chcecie. Dobra, tutaj za chwilę będziemy musieli mijać kolejnego, żeby nie zwalniać. Bo pomału się do niego zbliżamy. Z tyłu wolne. Można wyjechać na drugi pas. I sobie lecimy lewym. To prawda, ale niby mijam, no bo lewym to tak tiry nie powinny jeździć, tylko prawym.
ale ja muszę ich mijać. 10 na godzinę robi różnicę. Całą drogę jechać 80, a 90, no to na pewno to trochę szybciej jest. No tak co jakiś czas muszę patrzeć, czy nie ma zjazdu czasami, jakbym się zapatrzył. A w tym lusterku blisko niego. A jeszcze troszkę się oddalę, żeby nie zajechać drogi. O, ładnie. Niech se mnie miną samochody, jak jakieś chcą. Za chwilę znowu będę ja mijał. Drogi ubywa nawet, tak się leci. Abym prawym pasem go mijał, też by było. Mam nadzieję, że wypadku żadnego nie zrobimy. Troszkę taki śpiący jestem, ale spokojnie, może będzie dobrze. Jeszcze muszę go dać do renderowania i najwyżej pójdę spać, a to się idzie renderować tam. Zobaczy się. No, myślę, że tak pomontuję to i dam do renderowania i pójdę spać na jakąś godzinkę. Jest taki, no i nie, bramki znowu, no. Już spuścimy nogę z gazu. Tak, no jak zawsze fotoradary. Oj, troszkę za szybka redukcja była. Dobra, szybko zbierać się. Nawet się zbiera to Volvo też, powiem wam. Jak Scania to najtańsza, ma dużo mniejszy silnik niż to Volvo. Także no, tutaj jest czym depnąć. Nie skręcamy? Nie, lecimy prosto. Tutaj na Łódź bymy skręcili i Gdańsk. Jeszcze 80... Z 50 na pewno jeszcze pojedziemy kilometrów tą drogą wprost. Łódź, Katowice, no... Spokojnie, prosto jeszcze lecimy. No może się nawet wyrobimy w 20 minutach z tego co widzę, bo tutaj autostradką lecimy. Dosyć szybko. Jakby w realu tak szybko się pokonywało takie odległości jak tutaj. Tutaj to bardzo szybko idzie. Było ponad 200 km, a co tu? 14 minut i zostało jeszcze 60. I kurde no, kolejne bramki. Sobie zaczniemy lekko zwalniać. Tam co jakiś tir stoi. Z piątki ruszy? Spokojnie. Gdzie się wpychasz, gamoniu? Gamoń się wepchał. Trzeba od razu gamonia minąć. Gdzie się w luk z 80, o 70 nawet.
mnie to spalanie duże jest, bo na dużych obrotach jeżdżę. Także z Baku doi. A chociaż jeszcze nie tankowałem, a przejechałem już 900 km prawie. Tam pisze chyba 880. A jeszcze nie tankowałem odkąd kupiłem, a trochę nawet przejechałem tam. Mamy ponad pół baku. Także dobrze jest. Cały czas autostradą, no. Do Warszawy jest prosta droga. Tak, ode mnie z domu. Jak się wyleci na autostradę, to lecisz aż pod całą Warszawę. O kurde, trzeba zwalniać. Teraz tego pachnę. Że pustym tirem, a tak pomału jechać. Się wpieprzymy. No nie wierzę, no kolejne bramki, no. Patrzcie, jak przed samą Warszawą będzie jeszcze jedna bramka. Dobra, ja sobie może zwolnię, bo znowu fotoradar. O, nawet mnie nie cyknął. Se przeskoczę, to jest wolne miejsce. Dobra, nic nie jedzie. Spójrz mnie, gamoniu. Jedziesz. No kurwa, bo ci na dupę wjadę. Jak mnie denerwują tacy kierowcy. Spokojnie, my zdążyli. 6 km, dojedzie się już. Dziewiątce go przycisnę tutaj do odcięcia, jak to mówią. Tam widzę, że pytajniki jakieś są, to ja sobie później poodkrywam już. Jedziesz. Nie wiem, jak tam się wjeżdża, ale kazuje prosto jechać, to zobaczymy. Jak się zagadam albo zapatrzę, no to idzie do odcięcia. Dobra, póki zielone. Ej chuj. Czerwone. Troszkę w lewo, żem zabrał, żeby się złożył. Chyba się złożył. No, tutaj mamy dwa pytajniki, to sobie tam później odkryję. My tutaj wjeżdżamy w prawo. Już myślałem, że się nie wyrobię. Jest jak dobrze zabrać. Jest, nawet może nie będziemy musieli cofać, jak dobrze to zrobimy. Jak wyszło?
Pięknie. Wygasimy, tak. I odczepiamy. Ladowalające, no trudno no. Dobra, także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się, cześć. Gdzie się wpychasz, gamoniu? Gamoń się wepchał. Trzeba od razu gamonia minąć. Gdzie się wlógł z 80, o 70 nawet. To spalanie duże jest, bo na dużych obrotach jeżdża. Także z Baku doi. No chociaż jeszcze nie tankowałem, a przejechałem już 900 km prawie. Tam pisze chyba 880, a jeszcze nie tankowałem odkąd kupiłem, a trochę nawet przejechałem tam. Mamy ponad pół baku. Także dobrze jest. Cały czas autostradą, no. Do Warszawy jest prosta droga. Tak, ode mnie z domu. Jak się wyleci na autostradę, to lecisz aż pod całą Warszawę. Kurde, trzeba zwalniać.
teraz z tego pachnę. Że pustym tirem a tak pomału jechać. Dobra, tu się wpieprzymy. No nie wierzę, no kolejne bramki, no. Zobaczcie, jak przed samą Warszawą będzie jeszcze jedna bramka. Dobra, ja sobie może zwolnię, bo znowu fotoradar. O, nawet mnie nie cyknął. Ja tu sobie przeskoczę. To jest wolne miejsce. Pójdźmy, gamoniu. Jedziesz. No kurwa, bo ci na dupę wjadę. Jak mnie denerwują tacy kierowcy. No spokojnie, my zdążyli. 6 km dojedzie się już. Na 9 go przycisnę tutaj do odcięcia, jak to mówią. Tam widzę, że pytajniki jakieś są, to ja sobie później poodkrywam już. Jedziesz. Nie wiem, jak tam się wjeżdża, ale kazuje prosto jechać, to zobaczymy. Jak się zagadam albo zapatrzę, no to idzie do odcięcia. Bramki zielone. Ej chuj. Czerwone. Troszkę w lewo, żem zabrał, żem się złożył. Chyba się złożył. No tutaj mamy dwa pytajniki, to sobie tam później odkryję. My tutaj wjeżdżamy w prawo. Już myślałem, że się nie wyrobię. Jest jak dobrze zabrać. Jest, nawet może nie będziemy musieli cofać, jak dobrze to zrobimy. Jak wyszło? Pięknie. Zgasimy, tak. I odczepiamy. Zadowalające, no trudno no. Dobra, także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.
Troszkę w lewo, żem zabrał, żeby się złożył. Chyba się złożył. No, tutaj mamy dwa pytajniki, to sobie tam później odkryję. My tutaj wjeżdżamy w prawo. Już myślałem, że się nie wyrobię. Jest jak dobrze zabrać. Jest, nawet może nie będziemy musieli cofać, jak dobrze to zrobimy. Jak wyszło? Pięknie. Zgasimy, tak. I odczepiamy. Zadowalające, no trudno, no. Dobra, także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli film się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Trzymajcie się, cześć.